Mela próbuje się otrząsnąć po tym, jak mężczyzna, w którym się zakochała, podał jej pigułkę gwałtu, uprowadził i próbował zgwałcić. Postanowiła spędzić trochę czasu z rodziną i zapomnieć o fatalnym związku. Nie poznałeś mnie? Nie, my się znamy? No pewnie, że się znamy. Ej, co ty robisz? Puść mnie, zostaw mnie! Co tu się dzieje? Co ty robisz? Nie rób mi zdjęć! Ja się nie zgadzam! Mamy to? Jest, okej, zajebiście. Super. Boję się, jak tak chodzisz. Cicho, Bartek, daj pomyśleć. Poczekaj, nie otwieraj. Dlaczego? Mela, a co się dzieje? Nie, to Kaśka i Lena. Cześć, hey. Ty się dla mojego ptysia? Hello. Cześć, Wody. Cześć. Bartek, idź do siebie. A ja chcę z wami posiedzieć. Bartek, idź do siebie, mówię. Chodź. Dziewczyno, zjedz sobie lepiej coś słodkiego. Coś nie uwierzycie. Przed chwilą poszłam wyrzucić śmieci. Nagle jakiś koleś podleciał do mnie, zaczął mnie obejmować. No dodatek, jakiś paparazzi robił nam zdjęcia. Co? Jestem pewna, że to ma związek z Hermanem. Tak, słucham. Tak, przy telefonie. Słucham? A kto pani powiedział, że chciałam urodzić dziecko za pieniądze? Ja nie będę odpowiadała na żadne pytania. Nie, nie prowadzę żadnej nagonki na Hermana. Nie, nie, nie jestem żadną erotomanką i proszę do mnie więcej nie dzwonić. Do widzenia. Kto to był? Jakaś dziennikarka z portalu Hot News pyta, czemu niszczę Hermanowi życie. Ja jemu? Skąd ona w ogóle ma mój numer? Nie, to jest przegięcie. Skąd ten cały atak? No przecież to wiadomo, że jest to wina Hermana, tak? Ja czułam, że on coś będzie kombinował. No, po prostu to czułam. Myślicie, że ona o mnie napisze? Nie wiem, ale wiecie co, sprawdźmy w ogóle, co to jest za portal, co? Dobry pomysł. Tu mam laptopa. Dziewiętnastoletnia Melania T. niszczy życie szanowanego krakowskiego kardiochirurga, oskarżając go o próbę gwałtu. Nastoletnia erotomanka od dawna ma obsesję na punkcie przystojnego lekarza i mści się za to, że ten odrzucił jej zaloty. Więcej o dziewczynie, która w przeszłości za pieniądze chciała urodzić dziecko w kolejnych newsach. Ja pierdzielę. Mela, a ty chciałaś mieć dziecko? Bartek, mówiłam ci, żebyś poszedł do pokoju i nie podsłuchuj! Nie, no teraz wszyscy będą myśleć, że jest tak, jak oni piszą.